dzisiaj tak, będę wymieniał klocki sam, dlatego ponieważ nie ma mechaników, tylko są wymieniacze. Nic w aucie nie sprawdzą. Tylko zrobię tutaj, widziałem to w internecie i spróbuję zrobić sam. Ile czasu to zejdzie? Pół do nas. Mechanik wymienił mi drążki, wymienił wszystko co ten, ale zapomniał sprawdzić hamulców, że ja na starych tych jeżdżę. Masakra. Po prostu. I dlatego to co można, bo robisz sobie w samochodzie. Thank you.
I teraz tak. Mam już koło ściągnąłem. I teraz tak, tutaj są dwie takie śruby, które odczepię i wybiję po prostu z szczękę. Nie wiedziałem, na tyle robiłem. Na tyle jest tak, że trzeba jedną śrubę tutaj kręcić, tutaj druga piętnastka przychodzi. Piętnastka przychodzi taka, że jest wąska całkiem. To trzeba dokupić ją albo zrobić samemu, bo inaczej się nie da. Zwykła piętnastka nie wyjdzie ta standardowa, co jest, ale... Dwie śrubki, koniec. Przycinek. Wyciągnięte. Nie wiem, kiedy ona była wymieniana. Ta strona jeszcze parę kilometrów już drogi. To trzy razy jest tamte. Prawa strona bardziej zjechana. Tak wyglądają stare, a nowo wygląda. A nowa tak. To jest różnica duża, nie? To zaraz to oczyszczę wszystko i będę to zakładał. Zobaczę, ile to zejdzie. Fajne to cofnięcie tłoka jeszcze za tym, bo z tyłu to trzeba kręcić, później może zmienia to może nazwę. A nie, ja nie mówię, żeby czyścić drudzy, nie? Żeby czyścić tą całą nazwę. Nie wiem po co, ale zrobię tak. Resta.
Najgorsze będzie co tłoki cofnąć. Taką śrubę, śmieszną, ciekawą, też do cofnięcia tłoku, bo ręcznie nie ten, tutaj wystarczy tak jakby robił z drugiej strony i tutaj wystarczy podłożyć coś i cofnąć. Czy dasz mi szczypce? Szczypce? Tak. Zaraz ci dam szczypce. Czekaj. Trzymaj, uciekaj. To był mój główny pomoc. Teraz tak. Biorę dłuto, wkładam to, po prostu kręcę i tłoki się cofają. Bo ręcz tam z tyłu, to trzeba wkręcać go i cofać. Jest po prostu trochę gorzej, nie? Zrobię tak. O. Co zaglądasz? Bo tak chciałem. Uciekaj tam. Co miałeś robić? No i tak, jeden tłok cofnięty. Jeszcze został drugi. Jeden tłok zamknięty. A to może mi się uda. Kręcę to. No nie. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać.
klocki już ułożone, nie? I teraz muszę tak, że górną tą złapię na śrubę, drugą dobiję. Mam nadzieję, że sobie odpowiednio cofnę. Jak nie, to będę musiał. I klocki wymienione, ze wszystkim 35 minut, czyli nieźle. Później obrócę auto i ten, i pokażę wtedy może tamten tłok, bo tam jest jeden tłok, który trzeba i wkręcać i ten, no i zobaczymy jak tam pójdzie, czy uda mi się odkręcić w ogóle. Tam jest z tą śrubą chujowato, bo tutaj tylko jedna, a tam trzeba dwie. Nie wiem, czy by nie zrobili tego samego mocowania tu i tam, ale dobra, spróbujemy. I tak, wyświetlimy koło, które tutaj mamy tylny zacisk. Pierwsza różnica, która jest tam z przodu, nie było tej śruby. Tutaj kupiłem akurat, udało mi się cieńszy klucz, ten, nie? 15 taka, bo to jest cienka. I teraz będę mógł to odkręcić, bo to miałem poprzednio, to robiłem tylko, no i z przodu tego nie ma. No tarcza jest inna i tak dalej, nie? Trochę inaczej, ale zawsze jakoś tak. Jedna, druga jest niżej śruba. Koniec, nie? I ściągnę w sumie tak samo jak tam, jak z przodu. Nie na tłoku. To jest klocek, który będę wymieniał. To jest nowy, nie? W sumie widać, że tu już nie było czym hamować. I tutaj jest ten tłok. Muszę go oczyścić.
i go cofnąć. Tu jest jeden bandyta, zobaczymy jak to się uda. Ten klucz powinien pomóc, też truba, nie? Żeby to, ta guma najważniejsza, żeby nie pękła. I tak, znowu szkoda śruba. Tylko tutaj muszę teraz ten pluk dokręcam tym. Na dwa razy wziąłem. I dopiero tym. Trzeba uważać, gumy nie doli, bo będzie lipa. Mogli zrobić tak jak z przodu. Dobrze, ta guma nie jest tym jurnięta jak do tej pory. Zobaczymy. To są koniec. Łatwo to jest. Dobra, nie będę nęcał muzą. Nie dokręcę coś. I trochę młotka oczywiście. I dociskam tutaj, dokładam. Jestem cieśla, więc nie bez młotka nic się nie da zrobić. Więc skręcam. No, tak będzie to wyglądało. No i tak, ktoś powie, mówię, teraz 40 zł za wymianę wszystkiego, po chuj ja to robię. A po to robię, że kurwa, jeżeli daję do mechanika, mówię, weź mi sprawę, zrób to i to, i robi tutaj zawieszenie coś. No on po pewnym czasie, tak, zrobił, dobra, wszystko masz, możesz jechać, ja jadę za granicę i później się okazuje, że kurwa, klocków nie mam, nie? I muszę go nie wiedzieć, gdzie ja tego nigdy nie robię, to mi chuj strzela. I powiedziałem, że takie proste naprawy jak zmiana kurczę, czegokolwiek będę sam robił. Gorzej rozrząd i ten, ponieważ ja do tego sprzętu nie mógł, nie będę miał czasu, nie? I też nie wiem, czy to się zbyt nie opłaci. To też się nie opłaca, ale kurwa zrobię to, nie? No i tak to wygląda. Pomęczyłem się potem. Dzisiaj zrobiłem 3 koła. No, 2 godziny 15 minut. 2 godziny 15 minut, 3 koła. To chyba nie najgorzej, no to mam jeden problem z jednym kołem, bo tam jak patrzyłem guma poszła, to szwagier mi będzie pomagał, bo szwagier jest mechanikiem. No, a tak poza tym to zajebiście, a więc skręcam, będę jeździł, będzie fajnie. I tak to wygląda, więc proponuję samemu robić, nie pierdolić się z mechanikami, bo teraz nie ma mechaników, teraz są wymieniacze. I tylko pytanie, czy chcę z dolnej, czy z górnej półki? Jak można powiedzieć, to muszę być z kurwowego. Jadę teraz na przegląd, bo przegląd się akurat kończy i powinno być załatwione. Dobra, no chyba.
przygody jeszcze na pewno nie. Nie tym razem, bo biorę na wakacje.